Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Casemiro chciał udusić rywala, wyleciał z boiska i nie zagra w kolejnych trzech ligowych meczach. Arsenal przegrał z Evertonem, który ma nowego trenera. Kolejna ligowa kompromitacja Liverpoolu i beznadziejny występ Chelsea pomimo wydania naprawdę wielkiej kasy. Piękne trafienie Leo Messiego i Arhafa Hakimiego. Union Berlin liderem Bundesligi. Zawodnik Atletico Madryt o zdobyciu gola dowiedział się na ławce rezerwowych. Rekord Szymona Marciniaka, a także o pierwszym trafieniu Cristiano Ronaldo w arabskiej lidze. To osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także interesujecie się piłką nożną, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. Naprawdę warto. Filmy publikujemy tutaj prawie codziennie z samego rana, więc kliknijcie dzwoneczek i zapraszam do oglądania. 2-1 na Old Trafford Manchester United pokonał Crystal Palace. Gola w 7 minucie zdobył Bruno Fernandes, który wykorzystał rzut karny. On został podyktowany za zagranie piłki ręką. United po zmianie stron trafiło na 2-0 po uderzeniu Rashforda. I gdy wydawało się, że jest to już spokojny wynik, to czerwoną kartkę otrzymał Casemiro. Doszło do szarpaniny po faulu na Antonym i Brazylijczyk przesadził. Casemiro złapał Willa Hughesa za szyję i chyba zaczął go dusić. Tak to wyglądało, no i arbiter nie miał innego wyjścia. Pokazanie mu czerwonej kartki było jego obowiązkiem. Po chwili orły trafiły gola kontaktowego i końcówkę tego meczu United tylko się broniło. Aczkolwiek koniec końców udało im się wytrzymać napór rywali i 3 punkty dopisać do ligowego dorobku. Wracając jeszcze na chwilę do Casemiro, to za to zagranie nie zagra w kolejnych 3 ligowych meczach. Oznacza to, że opuści pojedynek z Leicester oraz 2 starcia z Leeds United, które, co ciekawe, ułożyły się tak po kolei. To oznacza jednak, że będzie miał solidny odpoczynek przed meczem z FC Barceloną w Lidze Europy. Pierwszy mecz na Camp Nou 16 lutego. W gorszych humorach będą raczej kibice kanonierów, bowiem wczoraj ich ulubieńcy przegrali z tragicznym w tym sezonie Evertonem. Co prawda tylko 1-0, no ale przegrana to przegrana. The Toffees wygrało w debiucie Shona Dyche'a w roli ich menadżera. Zdecydowanie gra tego zespołu wyglądała lepiej w porównaniu do tego, co prezentowali pod wodzą Franka Lamparda. Jakub Kiwior co prawda nie zagrał, jednak swój debiut zaliczył Jorginho, no i niestety dla niego nie był on udany. Nie możemy jednak powiedzieć, że Arsenal w tym meczu nie istniał, bowiem zagrali naprawdę dobre spotkanie, ale byli nieskuteczni pod bramką rywali. A co do samego Shona Dyche'a, to on w Evertonie wprowadził już kilka zmian, w szczególności jeżeli mówimy o treningach. Jego pierwszą decyzją było to, że zawodnicy nie mogą być ubrani ani w komin na szyję, ani w czapki, bowiem podczas meczu i tak ich nie mogą nałożyć. I faktycznie nie jest to takie głupie myślenie. Tak samo nie jest głupie to, że kazał trenować w ochraniaczach i getrach, tak aby jak najbardziej treningi przypominały boiskową rywalizację. Jak widać, to taka postawa już przyniosła pierwsze efekty w postaci wygranej z liderem tabeli. Fatalnie w tą sobotę zaprezentował się Liverpoolu, który przegrał 6 ligowy pojedynek. Tym razem okazali się być ze słabi na Wolverhampton i dostali lanie 3-0. W 5 minucie tego meczu samobuja zdobył Matip, co ustawiło ten mecz. Po chwili było 2-0 i wynik nie zmienił się do końca pierwszej połowy. W drugiej części meczu The Reds wyglądali lepiej, byli nawet bliscy gola, ale brakowało szczęścia. Czy to po uderzeniu Nabiego Keity, czy też Mohameda Salaha. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w minucie 71, kiedy to Neves odebrał piłkę i ustanowił wynik tego meczu. To, co w tym momencie dzieje się z Liverpoolem, przypomina ich najgorszy okres sprzed kilku sezonów, kiedy to nie było jeszcze Jurgena Kloppa. W ten piątek Chelsea znów zawiodła. Pojedynek z Fulham zakończył się jedynie bezbramkowym remisem. The Blues wydała masę pieniędzy m.in. choćby na Enzo Fernandesa, ale nie dała rady lokalnemu rywalowi. Argentyńczyk zagrał od pierwszej minuty, jednak nie był w stanie pomóc kolegom. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Premier League. Problemy w ligowym spotkaniu miało Paris Saint-Germain. Toulouse ostatecznie przegrała z Paryżanami 2-1, jednak w tym meczu prowadzili. W 20 minucie Van de Bommel uderzył chytrze z rzutu wolnego, co kompletnie zaskoczyło bramkarza. Równie piękną bramkę zdobył Arhaf Hakimi, który popisał się pięknym uderzeniem z dystansu. Wygraną dał jednak Leo Messi, który także jak kolega w pierwszej połowie popisał się uderzeniem z dystansu. Co prawda może nie było już to tak ładne uderzenie, ale na pewno efektowne i efektywne. Zawodnicy Union Berlin po rozegraniu sobotniego meczu zostali liderami Bundesligi. Pozwoliła im na to wygrana 2-1 z Mainz. Co interesujące, to gola dającego wygraną zdobyli dopiero w 84 minucie meczu. Również Borussia Dortmund dała pokaz swoich umiejętności i wygrała z Freiburgiem aż 5-1. Drużyna gości od 17 minuty musiała radzić sobie w osłabieniu, bowiem za drugą żółtą kartkę murawę musiał opuścić Kilian Sildilia. Natomiast gola w tym meczu zdobył Sebastian Aller, dla którego było to zarazem debiutanckie
trafienie w barwach BVB. Co prawda piłkarzem Borussii jest od tego lata, ale na początku sezonu musiał stoczyć bój z chorobą nowotworową. Wielkie brawa dla Iworyjczyka. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Bundesligi. Union Berlin na prowadzeniu, ale Bayern Monachium swój mecz rozegra dopiero dzisiaj. Jest weekend, to i ligowa rywalizacja w Hiszpanii. Tam ciekawą sytuację mieliśmy w meczu Atletico Madryt z Getafe. Raczej gospodarze nie mogą być zadowoleni z tego meczu, bowiem zakończył się on remisem po 1. No a to piłkarze Diego Simeone byli oczywiście faworytami. W tym meczu anulowano aż 2 bramki dla Atletico, ale najciekawiej było w minucie 62, kiedy to Angel Correa zdobył gola. Sędziowie początkowo tej bramki nie uznali z powodu pozycji spalonej, aczkolwiek cała sytuacja była analizowana na warze. Trwało to jednak tak długo, że Argentyńczyk zdążył nawet opuścić boisko. Po dłuższej chwili analiza wykazała jednak, że bramka została zdobyta prawidłowo, a strzelec o swoim trafieniu dowiedział się w momencie, gdy był już na ławce rezerwowych. A właśnie tak wyglądała jego reakcja. W naszej polskiej ekstraklasie cenną wygraną odniosła Legia Warszawa. 2-1 pokonali Zagłębie Lubin, a ładnego gola po zabawieniu się z bramkarzem zaliczył Paweł Wszołek. Przy tym golu idealne podanie, a tym samym asystę zaliczył Josue. Wczoraj swój pierwszy mecz w polskiej ekstraklasie po mundialu w Katarze poprowadził Szymon Marciniak. Przed meczem Raków Częstochowa Piast Gliwice on, jak i jego dwóch asystentów, czyli Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Listkiewicz, zostali uhonorowani. Prezes zarządu ekstraklasy wręczył im zdjęcie z gratulacjami. Co więcej, było to 339. spotkanie Szymona Marciniaka prowadzone w Ekstraklasie. Tym samym stał się samodzielnym rekordzistą, bowiem o jedno spotkanie wyprzedził Pawła Gila, który swoją karierę zakończył 1,5 roku temu. Naprawdę wielkie gratulacje. A wracając do meczu Raków Częstochowa Piast Gliwice, to on zakończył się wygraną gospodarzy 1-0. Tak w tym momencie prezentuje się ligowa tabela. Swoje pierwsze trafienie w arabskiej lidze zaliczył Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w meczu z Alfate trafił z rzutu karnego. Była to decydująca sytuacja, bowiem działa się w minucie 93, a trafienie Portugalczyka sprawiło, że Al Nassr tego meczu nie przegrało. Co więcej, to CR7 pokonał bramkarza rywali także w pierwszej połowie spotkania, aczkolwiek wtedy bramka nie została uznana z powodu pozycji spalonej. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Premier League Nottingham Forest zagra z Leeds United, a w hicie kolejki Tottenham zmierzy się z Manchesterem City. We Francji interesująco zapowiada się rywalizacja Olympique Marseille z Niceą. W hiszpańskiej La Lidze Mallorca kontra Real Madrid, Girona Valencia. Real Sociedad zmierzy się z Realem Valladolid, a Robert Lewandowski i jego FC Barcelona stanie do rywalizacji z Sevillą. W Bundeslidze pojedynek VfB Stuttgart Werder Brema, a Wolfsburg z Bayernem Monachium. We włoskiej Serie A Spezia kontra Napoli, Torino Udinese. Fiorentina zmierzy się z Bolonią, a w hitowym meczu Inter kontra AC Milan. Natomiast w naszej polskiej ekstraklasie Radom jak Radom Stal Mielec, Lech Poznań, Miedź Legnica, a Pogoń Szczecin zagra ze Śląskiem Wrocław. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Mam nadzieję, że w tym momencie już wiecie, co działo się wczoraj, więc koniecznie subskrybujcie kanał. Podajcie jeszcze do mnie na Instagrama. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!